jestem pod lasem. Jestem ciekawy, jak tam, czy coś przyniosło, czy nic nie przyniosło, ale przede wszystkim zadaniem dzisiaj jest wyższa. Przeszukać dwa korpusy i sprawdzić mateczniki, czy nie pociągły, a w pozostałych po prostu matkę zgonić na dół. Taki jest plan na dzisiaj. Widać, że coś tam noszą. Myślałem, że będzie większy ruch, ale czasami to jest złudne. Nic, dobra. Bierzemy się do roboty. Nie ma dużo czasu, bo już jest 15, a jeszcze dzisiaj muszę 4,5 hektara ogarnąć, uprawić pod kukurydzę. Więc, no, trzymaj się statywu. Jeśli nie chcę trzymać dziadaństwo, przepraszam za drgania. No, mam nadzieję, że coś będzie widać. Aha, guzik, dobra. Przyjmijmy, że podkurzacz się pali, więc zabieramy się do roboty. Pszczółki są, ciągną nadbudówki. To znaczy, że jest dobrze. Może jeszcze nie ma kapitalnej super siły na cały korpus. Nie wiem, czy ktoś rzepaku nie pryskał czasem, bo powinny być ale troszkę mocniejsze, ale nic. Zaraz zobaczymy, co tam słychać. Kurczę, to jest dość ciężkie już. Ojojojojoj. Co tu się stanęło się? To się narobiło. Dobra. Mam nadzieję, że matka nie ucierpiała. Podczas tych manewrów pszczółki się jedynie trochę pozłościły. A podkurzacz jak zwykle przygasł. Dobra, przystopuję, dam pauzę. Także trzeba szukać matki. Mam nadzieję, że żadnych mateczników nie znajdę, niespodzianek. No, pszczółki, bo będę musiał ubrać bluzę, a nie chcę tego. Dobra, troszkę podczyszczone. Wosk się później wzbie. Teraz nie ma czasu na to. No, nie skaczcie małpki. Tutaj już są larwy. Troszeczkę i resztę jest jedzonko. Dobra, tą ramkę trzeba odłożyć. Matki tu nie widzę. No, pszczółkowaty. Wiem, dzisiaj jestem w biegu cały czas. Jestem niespokojny. Może wam się to też udzielę. No, tutaj też matki nie widać. Ale mamy czel wkryty. To jest ten korpus, co był ostatnio na górze. Teraz poszedł na dół. Jak na razie matki może być u góry.
Mateczników na szczęście też nie widać. Jest mateczka. Jest mateczka. Fajnie. Przenoszę ją tutaj, do korpusu obok. Super. Uzupełniamy ramki. Lampy dałem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, 10 tu, bo to matka poszła, zapomniałem. Dobra, dajemy korpusik z mateczką. Krapa, nie zapomnieć. Jeden korpusik. Siedzi, czy nie siedzi. Drugi korpusik, ten jest trochę waży. Ale jestem ciekawy, zaglądniemy tu. Tutaj, z tej strony już na kropik. Tamte jeszcze pusto. Już ciężka rama. No, są już dziewczynki. Tu trochę mniej, bo tu są jeszcze jajeczka. Tu już pewnie będzie trochę czerwiu, trochę na kropu. Ale głody już nie ma. O, pierzga. Nie wiem dlaczego w środku sobie. Ale tak chciały, tak mają. Dobra, nie ma co tu za bardzo rozgrzybywać. Bo nawet nie ma bardzo czasu ku temu. Ewentualnie jeszcze z drugiej strony pokażę. Też pierzga i makruch. A już też ciężka. Tutaj też troszkę jest. A tu czerwik. W różnym stadium, nawet jajeczka i wszystko. Także teraz tu będzie się czerw wygryzał, szczółki będą zalewać, ta matka będzie czerwić na dole i tyle w temacie. Za tydzień trzeba przyjść, rozrywać mateczniki. Tak właśnie pokażę to następne rodzince. Opsa. Idziemy tu. Na razie może tak być, bo
Zaczniemy od dołu, bo chcę zobaczyć, jak czerwi mateczka. Ta, co była na dole. Pod kratą. Jeszcze dwa korpusy tak naprawdę podnieść. Ale już trochę waży. Także pełen korpus do Danta. Kurczę, podziwiam ludzi, co dźwigają. Nie wiem, czy widać, a jak nie widać, to pokażę. Pszczółki tutaj widać są. No, ramki trutowej nie ciągną. No, coś tam zaczynają skubać, ale prawie wcale. Jestem ciekawy, jak tam idzie matce czerwienie. No, aj ty! Do bągu. Niech paluszka. No trochę są nerwowe. Mam nadzieję, że matce nic się nie stało. Tu jeszcze na pewno nie będzie żadnych jajeczek. Tutaj też jest pusto. Troszkę na kroku zaczynają tu znosić. No pszczółki, co wyście takie nerwowe dzisiaj w tym uliku. Tutaj już są jajeczka. No, chyba trzeba będzie się ubrać. Bo tam będę musiał szukać mateczników. No naprawdę. Nie wiem, o co im chodzi. Agresja. To są niby... A, to jest ta niby rójka, ta rójka. Tutaj matki nawet nie widzę. To pewnie będzie na sąsiedniej. Ale jajeczka tak. No, pszczółki dziobungi. Tutaj mnóstwo jajeczek. A matka gdzieś się chyba schowała. No tu jej nie widzę. Ale na pewno gdzieś jest. Bo inaczej by nie było jajeczek. Tutaj miały węzeł, to odciągają. Dobrze. Tutaj troszkę na kropu. Tu nie wiem, dlaczego tyle przy tym siedzi. Ale matka gdzieś mi się schowała. Nieważne. Nie wiem, dlaczego ten ubiały sobie ramkę. Dobra. Także tutaj jak widać miejsca mają ohoho jeszcze trochę. Więc przez dwa tygodnie mogę tu śmiało nie zaglądać. I wiem, że
rójkę mi nie powinna pójść z tego. Teraz muszę te dwa korpusy całe przeszukać. Będzie pies pszczoły na gęsto. Tu mogą. Ej, ty dziabągu, co mnie atakujesz? Nie wiem, co one takie dzisiaj nerwowe. Tutaj mogą być mateczniki ratunkowe, bo mogą nie czuć bardzo feromonu matki. Tą matkę 8 dni temu dałem na dół. Mam nadzieję, że nic tam się nie wydarzyło. No ale gdzieś nerwowe ta rodzinka. Jak będziecie takie nerwowe, to wam mateczkę zaciupię. Tu już mamy nektar na krop. Tu mateczników na pewno nie będzie. Tak samo na kropik. Tu tak samo. Tu się czerw powygryzał, fajnie. Jeszcze ostatnie larwy, które sklepią, ale już na takich starych nie pociągną. Aby miały pociągnąć, to już by pociągły mateczniki. Tutaj mateczników nie widać. Tym wyżej może być więcej. Mogą być, bo dalej od matki. I też matka młoda, tamtego roku. To może nie będzie. Ale trzeba przypatrzyć. To chyba jest trud. Ale na wszelki wypadek można. Nie ma. Tak, jeszcze dopowiem, tam matka tam troszkę spowolniła z czerwieniem, na pewno, bo to był szok, jak się ją przyniosło. Ale to też ma działanie antyrojowe. Troszkę spowolni, to nie znaczy, że od razu będzie tragedia. Tu mam jakąś miseczkę, ale to jest puste. Mateczka czerwi, nie jest chyba, a tu chyba trud, ale chyba nie najgorzej ta matka czerwi. No i tu już mamy nakrop. Lubi miodek, jak kto woli. Także tutaj w tym nie było mateczników ratunkowych w tym korpusie. Co mnie cieszy, to znaczy, że matka ma fajny feromon. Zobaczymy, co w następnym. Oj, tu trochę waży. Kurczę, dziewczyny targają. Za 2 tygodnie to już może być pełno. Ładnie to wygląda. Nie wiem, czy wcześniej się nie przyjdę. Ale mam nadzieję, że tu się będzie wygryzała ta pszczoła. To im się miejsce zwolni. A dół będzie na mateczki przeznaczony. A moja metoda jest taka, jak ktoś chce jechać na wakacje. Bo tydzień po tygodniu dwa razy trzeba zaglądnąć. Bo tydzień temu dałem matkę na dół. Teraz na tydzień, jeden dzień. Teraz musiałem przyjechać te mateczniki sprawdzić, proszę. To jest nowy
miodek. To nie jest stary zapas. Wielokwiacik wiosenny, głównie czereśnia. Pięknie. Rzepak dopiero zaczyna. Tylko pogody. To jest ta moja dziwna rójka, która wyszła z matecznika ratunkowego. Był, nie chciałem przyjąć matki pszczółki. Zostawiłem je. A to sobie wyhodujecie, dziewczyny. Swoją matkę. Jak jesteście takie wredne, nie chciałem przyjmować to. I tak się stało, że po prostu... Ej, ty, dziobągu. Że po prostu wyszła mi rójka. Z młodą matką nieunasiednioną. Jedna została, a jedna poszła. Także to była najdziwniejsza rójka. Książkowo nie powinno tego być, bo tam nie było nastroju rojowego w tej rodzinie. Mówię, nagrywam, ciekawo czy widać. Przyjmijmy, że coś tam widać. Także nie było nastroju rojowego, a wyszła rójka. Z matką nieunasiennioną ratunkową. Także takie rzeczy też się zdarzają. Pszczółki zawsze zaskakują, zaskakiwały i prawdopodobnie zaskakiwać będą. Tak jak kolega z pasieki gromadzeń za to lubi pszczelarstwo, że zaskakuje, ja też za to lubię pszczelarstwo, że zaskakuje. Tu się pszczoła wygryza i już zaczynają zalewać. Za dwa tygodnie, jak będzie w miarę jako taka pogoda, będzie dwa korpusiki miodu do odebrania w tej rodzince. I albo odbierze się, albo po prostu matkę z powrotem na dół, tym razem na węzę. I tak można robić albo jakiś odkładzik. A tu mamy nakrop, będzie można zrobić. Planuję hodować matki, może za tydzień coś zacznę, koło niedzieli, żeby miał po prostu tych ulach pod domem, gdzie hodować, bo tam będę hodował. A, tu już też ramka na kropu pełna. Dobra, ta była skrajna z tamtej strony, ale jak wstawimy tutaj, to nie powinny się chyba obrazić. Także na razie będzie tyle z tego filmiku. Czeka mnie szukanie matek w pozostałych ulach. W tym jedna jest matka nieznakowana, więc będę wesoło. Jak nie znajdę tam matki, to pomiędzy dwa korpusy wrzucę kratę odgrodową. Te małe korpusiki. Przyjadę za tydzień, znaczy nie za tydzień, tylko w niedzielę. Będę patrzył, gdzie są jajeczka, tam będzie matka, będzie łatwiej ją znaleźć. Prosta sytuacja. Ale już tak, długi filmik, także na razie jak nic nie będzie ciekawego, to będzie tyle. Chyba że coś będzie ciekawego, to dopowiem.